o tym, że odkrył jakiegoś asasyna w mieście. Teraz możemy zrobić... Właściwie możemy zrobić jeszcze więcej. Czemu nie? Czemu nie? Dostajemy jakieś... jakieś paski. Cześć. Oh, come on. To nie jest nonsens, to jest skakanie z góry na dół. Czemuś służy. Nie moja wina, że grawitacja działa. Teraz mogę pójść do... Mogę spróbować tego raz. Czemu nie? A potem najwyżej olać i... zrobić to z podsłuchiwaniem, bo to jest najłatwiejsze chyba i... wymaga tylko naciskania jednego klawisza. Co jako przedstawiciel Homo sapiens bardzo dobrze mi chodzi. Ominąłem to. Ominąłem to, albo to jest za murem. I tak. To jest za murem. Dobra, gdzie to u diabła jest? Tutaj? Nie? Nie, to chyba tutaj. O rany, naprawdę. Gdzie to u diabła ma być? Nie, nie, to on sam. A tak serca. Naprawdę. Czemu mnie nie lubisz? Misiu. Wiecie co? Nie mogę za diabła zobaczyć tego badziewy. Tak. Chodź do siana. Chodź do siana, poczekamy. Nieoznakowany wodze z śladem nigdy nie wzbudza jej podejrzeń. Okej. Dobra, według wskaźnika to jest w murze najwidoczniej. To jest bezużyteczne. Zatem skierujmy się do czegoś bardziej użytecznego, czyli podsłuchiwania. No i cicho. Narzekają na wszystko. W zasadzie byłem tak, powracając do tego... do tej kwestii gnębionych mnichów. Zdziwiło mnie to niepomiernie. Właściwie rozumiem jako tako, że w wyprawach krzyżowych nigdy nie chodziło o religię, ale u diabła gnębić przedstawicieli jakichś zakonów, które były dosyć bogate i przez co dosyć potężne? Jakoś... nie wiem, wydaje mi się to dziwne. Okej, czas na podsłuchiwanie. Rycerzy. You hear about Elaine? The archer who guards the eastern wing? Poor bastard's brother caught an arrow in the throat. Doubt he'll last the night. How can he continue to work, knowing what's to come? He visits his brother often, so I cover for him when I can. You aren't there now? No. I've family business of my own to attend to. Then he'd best hope the doctor doesn't learn of his desertion. He won't. Long as you stay silent. Don't worry. Your secret's safe with me. Super, to bardzo pomogło mojemu siostrze. Coś mogę z tym zrobić? Nie wydaje mi się. Okej, możemy jeszcze komuś obić mordę, co... także jest dosyć wesołe. I tak. Cały czas kręcą się po mieście biali mnisi, chociaż... którzy łudząco przypominają asasynów i jakoś to... no, nie zwraca niczyjej uwagi. I o ile się nie mylę, jeśli kogoś interesuje takie pierdoły, i wiem, że nie, ale...
co tam. Te krzyże, które mają na sobie ci rycerze, to są krzyże maltańskie i nie wiem, czy mnie pamięć nie myli, to chyba tymi krzyżami posługiwał, tak? To poprawne słowo. Jednak tego nie chciałem użyć. Posługiwali się Jonnisi. Jakiś szwabski zakon. Ja jestem zabójcą. Czemu zawsze muszę posłuchiwać krzykaczy? Znaczy przesłuchiwać, może nie posłuchiwać. Okej, posłucham twojej gadki. Hold hope close. There are many in need of aid, and only one of him. He works tirelessly to serve and save. Mm-hmm. But these things take time. Teraz powiedz, w czym bierzesz swoje ubrania? Są takie białe. W porządku, mam nadzieję, że jego ścieżka też nie zakłada długiego spacerku, bo taki bym nie nużył. Ale właściwie co, wykonaliśmy większość tych śledztw. Możemy... Chyba właściwie będę mógł kogoś zabić znowu. Znaczy, nie, że nie zabiłem kogoś dotychczas, jednak zabić kogoś tak oficjalnie, poważnie, po asasyńsku i w ogóle. Dostaniemy kolejne piórko. Gdzie tu jest jakiś ładny dziedziniec bez strażników? Albo jakaś ślepa uliczka. W ostateczności możemy pójść do tej budki. Wtedy byś musiał się wspinać na dach, a nie sądzę, żebyś mógł. Okej, tu chyba strażników nie ma, on wraca do siebie i... Gadaj! Gadaj, co wiesz! Mercy! Mercy! Don't kill me! I'll do anything you want. You serve Gagne? He makes me say these things to keep the people from revolting, to give them hope and make them eager for his touch. Tell me everything you can about the man. Yes, of course. I know what happens within, what he really does. Go on. Not sick, not wounded when they enter, but once he's got his hands on them, then the pain begins. He's no healer then. Just a sick, cruel man. I don't know what it is he does to make them cry so loud, but it must be stopped before more are made to suffer. Will you stop him? It's why you still live. He is cautious. You must pick the proper time. Go to him when he attends to the patients. He forgets the world around him, becomes lost in his work. Yes, strike then. I thank you for the information. Then you'll let me go? Would that I could. O, Altar, jesteś taki słodki. W porządku. Z tego, co pozbierałem, to właściwie była cenna informacja. Najwidoczniej mamy zabić kolesia, który... może być chory na trąd. Skoro dotyka ich i coś im się... jego pacjentom się dzieje. Nie wiem, czy dostałem większy pasek zdrowia. Chyba nie. W każdym razie... Na razie. Hello, tak, hello. To moje powitanie, wpadanie na ludzi. Wtedy ludzie mówią, miło, że wpadłeś na mnie. Wow, ten dzbanek kiedykolwiek opuści orbitę, naprawdę? Wyleciał tak wysoko. Tak, teraz idziemy do biura. Biuro znajduje się tutaj. Świetnie. Witaj, panie od książek. How fares your search for Garnier? I know when and how to strike. Share your knowledge with me then. He lives and works within the Order's hospital, northwest of here. Rumors speak of atrocities committed within its walls. It seems the good doctor enjoys experimenting on innocent citizens. Most of them kidnapped and brought here from Jerusalem. Clever.
By stealing his subjects from another city, he avoids arousing too much suspicion here. But back to the matter at hand. What is your plan? Gagne keeps mainly to his quarters inside the hospital, though he leaves occasionally to inspect his patients. It's when he makes his rounds that I will strike. It's clear you've given this some thought. I give you leave to go. Piórko! Hej! Bierz piórko. Remove this stain from Akka, Altair. Perhaps it will help cleanse your own. Rest here until you're ready to begin your mission. Fast forwarding memory to a more recent one. Okej. Odpocząłem przed robotą i jedziemy. Garnier. No kurde. Najwidoczniej muszę zabić przodka twórcy szamponów. Ciężko. Zatem... To także nie jest krzyżowiec, niestety. Znaczy nie krzyżowiec, Boże, ten... A! Ej, dobra. Wali mnie to. Ty zobaczymy na mapie. A! Z jakiegoś powodu myślałem, że ten cel, który mam zabić, ma inną ikonkę. Nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że nie za bardzo uważam podczas grania. Tak, tylko wy możecie chodzić po dachach. Zabijacie wszystkich, nawet biedne kotki. Dobra, czyli mogę się spodziewać kolejnej bezsensownej senki z pseudo umierającym kolesiem, który nagle odżywa i zaczyna nam prawić jakieś dziwne rzeczy. I właściwie nie wiem. Pewnie kolejnego fajla z mojej strony w zabiciu go ukrytym ostrzem, bo... Nie wiem czemu to mi zupełnie nie wychodzi. Coraz bliżej celu. Jest to... Dobra, pomyliły mi się... słowa. Au! Dostałem kamieniem. Czego to nie zrobił żebracy, żeby zwrócić na siebie uwagę? Kamieniami rzucają. Tak. Czy muszę wejść do tej katedry, czy... Co z nią mam zrobić? Chyba nie muszę włazić, ale... Spaduwa! Ludzie bardzo żywo reagują na to, że jakiś obcy koleś na nich wpada. Nie wiem, czy wy także tak płaczecie, czy krzyczycie? Nie wiem. Może to tylko oni. Może ludzie ze średniowiecza byli bardziej wrażliwi. To by się zgadzało. Okej, tu już kiedyś byłem, bo musiałem bawić się w odkrywanie punktów. Jakie buty? Co? A wy. Wam się nie przejmuję. Spokojnie. Dobra, myślę, że jakoś po cichu weź, bo skok z takiej wysokości raczej by wzbudził pewne zainteresowania. Wśród nienormalnych. Tak, oczywiście wszystko układa się tak, żeby mógł zejść po cichu. Genialnie. Nawet architektura jest po mojej stronie. No, help! Help me! No. Help me! Please! You must help me! Właśnie ci pomagamy. Zaraz założę ci kaftanik. Albo i nie. Dałóż mu! Enough, my child! I asked you to retrieve the patient, not to kill him. There. Everything will be all right. No! Give me your hand. Don't touch me! Not again!